Dzień dobry, witajcie. Drugiego dnia naszej czeskiej włajaży. Dzisiaj mamy zamiar sobie pozwiedzać okoliczne zamki, jakieś tam formacje skalne, także nie wybieramy się jakby bardzo daleko. Głównie tutaj właśnie w rejonie Decina, powiecie decińskim. No i co? Zobaczymy, czego się będziemy dzisiaj mogli spodziewać. Sami nie wiemy. Generalnie dzisiejszy szlak mamy taki w formacji takiej jakiejś wieży widokowej, później jakieś mury w lesie, jakieś formacje skalne. I myślę, że dzisiaj może dwa zameczki, jak dobrze pójdzie, sami zobaczymy. Autko zaparkowane w cieniu, mam nadzieję, że nie przygrzeje, bo w boksie trochę tam słodyczy czekoladowych jest i kurczę, żeby się nie roztopiły. Dobra, lecimy. No to pierwsze w sumie tutaj, póki mamy jeszcze tak w miarę rano i jest chłodniej, no to idziemy sobie pierwsze na ten zamek tam do góry. Znaczy, czy to jest zamek? Niby zamek. Śmieszy mnie trochę to, że jest bardzo, bardzo tanio generalnie w Czechach z wszystkim. Czy to chodzi o atrakcje turystyczne, czy o jakieś jedzenie, czy jakieś piwo w barze, czy w restauracji, jest naprawdę bardzo, bardzo tanio, nie? No to tak, wychodzimy na Skalny Hrad w Słup w Czechach. O, jakoś tak. Można kupić tu magnesy? Tak. Fajnie, to kupimy magnes pewnie. Tak. A. Tu się kupuje bilet wstępu. No to co, zakaz cigaretów, zakaz rzucania kamyków, nie wolno kuć w ścianach, czy też żłobać napisów. No i tutaj, nie wiem, zakaz tupania, czy rzucania komuś czegoś pod nogi. Cztery proste zasady. No i co? Nie rzucajcie się ze skał. Rzuca to się marzannę do rzeki. O! Jesteś, tato! Chodź! Patrz! Musimy tam wjeść! To nie jest jeszcze więzienie. Możemy tam wejść? No, za chwileczkę. Za jeden magnesik plus nasza piąteczka zapłaciliśmy 12 euro. Tanioszka. Widok z pierwszego okna z zamku. A my zaparkowaliśmy sobie tam pod lasem, jakieś 100 metrów dalej. Parking za darmo. Parking za darmo. Wysoko. No i co? Była tutaj na pewno kaplica u góry jakaś. Jakiś kościół, bo jest, pisze, że jest kościół. Możemy przede wszystkim co? Zobaczyć, jak to powstało. Że tu były bitwy. Że tutaj byli wierzący. Idziemy. Z krzyżem. Pewnie apostoł. Pewnie dlatego kaplica jest. Idziemy. Idziemy wyżej, no. Idziemy dalej. Dodatkowo datowane jest to na XV wiek. Jakiś śmieszny obrazek, ale w sumie co? Malarz maluje diabły i anioły, coś w tym stylu. Tu jest krasnal, tu w rogu, tu jest jakiś taki diabełek, tu jest diabełek. Znaczy to jest... O nie, on ma różaniec tutaj. Wygląda to na obraz, który przedstawia, jak spisywali, powiedzmy, nie jestem pewien, jak może spisują Biblię i szatan kusi, żeby coś złego wpisać, żeby trochę zmienić to wszystko, a jemu się nie udaje, bo nasza wiara jest silna. Jest naprawdę bardzo fajnie i zwracając uwagę na cenę, wydaje mi się, że bardzo dobra cena jest za to wszystko. Tak, idziemy do środka. No to taki
Fajny punkt widokowy. Czyżby w Czechach, a nie w Anglii był król Artur? Zobaczcie sami. Jak to było? Że kto wyciągnie miecz, to zostanie królem świata? Czy może Anglii? Tu macie jakąś krótką informację. Idziemy, tata? Idziemy pomalutku, no. Tam idziemy. Tak, idziemy tam. Oliwcia dzisiaj jest naszym przewodnikiem. Kurczę, ten czeski to jest tak śmieszny język. Taki zabawny. Ich nazwy niektóre... Nie domyślisz się? A kurde, się śmiejesz, a oni mówią do ciebie normalnie, jakby nigdy nic i nie wiesz, czego się... I oni nie wiedzą, z czego ty się śmiejesz, nie? A ty się śmiejesz po prostu z tej ich mowy, nie? A oni z naszej. Dobra, idziemy dalej. Na zamek uważam, jak najbardziej warto. A teraz idziemy łatam na tą wieżyczkę. Ponoć można tam wejść do samej góry, zobaczymy. Musimy znaleźć generalnie szlak, jakoś to się tędy obchodzi i tam z góry, a później idziemy gdzieś tam, z tamtej strony jest taka formacja skalna, no zobaczymy, jak to dzisiaj wam wyniknie. Myślę, że nam tu zejdzie cały dzień. Idziemy jakimś szlakiem leśnym, na pewno bardzo dużo. Co? To niebieskie. A to była ważka. No, na pewno lasy borówkowe. Na pewno są lasy borówkowe, bo jest ich tutaj naprawdę multum. Idziemy pomalutko do góry, bez pośpiechu, patrząc pod nogi, bo korzeni pełno, tak jak widzicie sami. Idziemy dalej. Tak będzie szybciej. Na tą wieżę szlakiem tu obok, a na razie doszliśmy to do takiego leśnego amfiteatru. Te wszystkie szlaki nie są jakoś bardzo wymagające, tylko ta temperatura, kurczę, jakby nie to, to by się tu naprawdę fajnie chodziło. No ale poza tym te wszystkie widoki rekompensują wszystko, naprawdę. No to pokażemy wam co nieco tych uroków tutaj. Tu są jakieś takie pomieszczenia z zaplecza. Można tutaj oczywiście chodzić, gdzie pozwalają. O, popatrzcie się. Kozak czerwony. Pieronie. W takim miejscu kozak czerwony. Tylko tak, ani go nie wezmę. Ani go nie... Znaczy nie, no wezmę go, nie? Jutro w sumie wracamy do Francji. A tu można dalej jeszcze chodzić. Tu można dalej jeszcze chodzić. Ale kurczę, kozaczek piękny. Może troszkę mały. Znaczy nie, jest jakiś taki też maławy, bo on ma z 15 cm już. Kapelusz ma. O kurde, ciasno jak pieron. Ciemno w sensie. Ciemno jak pieron. Nawet nie do końca wiedziałem, gdzie idę. Bo tu takie szczeliny są... Poczekaj, obrócę wam, bo mnie nie widać. To są takie korytarze ciemne. No można sobie połazić. To jakbym miał latarkę, to by jeszcze zajrzał w te okienka, co tam są... Co tam są za takimi kratami. No i co? Oliwia tam popisuje się. Ty, popisuwa. Popisuwa mała. Popisuwa. Dobra, nie wygłupiaj się, już wystarczy. Natala, patrz jaki ładny kozaczek. Mogę zobaczyć? Patrz, kozaczek czerwony. No to co? Do wodopoju, na piwo. Jakaś restauracja, jakiś grill tam jest. Może pewnie można też piwko kupić. Zobaczymy. No jest tak, Natalia wcześniej powiedziała. Nawet jakby zwiedzał całe życie,
wiecie, zwiedzać, faktycznie zwiedzać, nie? To nie wiem, czy w ogóle udałoby się choć zobaczyć 10% w ogóle wszystkiego, nie? Wiecie generalnie, jakie to są możliwości. Tak, myśmy przyjechali teraz do tego Parku Narodowego Czeska Szwajcaria. Już tu by śmiało można było przyjechać na miesiąc i codziennie sobie po innym szlaku chodzić, w inne miejsce. Tylko wiadomo, ile można, do zmierzenia, nie? Że tak to ujmę. Tak, idziemy tam dalej, prosto do góry. Dziewczyny prowadzą. A, tam idziemy, tam, tak. O, do pierwszego punktu doszli. A tu jest wieża widokowa, można wejść do góry normalnie. I ja się chyba zaraz tam przejdę, bo dzieci z tego co widzę to kas... Dzieci z tego co widzę to siły nie mają, ale ja w sumie to chętnie. I tu mamy bardzo fajny generalnie punkt widokowy na ten zamek. O, wrócę wam, tutaj jest taki tarasik. I zamek mamy tam. O, tu paluchem pokazuję w kamerę, kurde, ślak trafi. Tam jest zamek, tu jest dużo, dużo wyżej. I stąd faktycznie widać... Stąd faktycznie widać całą okolicę. Jak będzie restauracja czynna, to dopiero tak koło 11, to tu leżaczki, piwko se złapać i patrzymy, patrzymy. Tak, i pewnie pójdziemy tam prosto dalej. Po kamieniach, pomalutku, do góry. Tu idziemy, tędy jest szlak. Pomału i patrzeć pod nogi. Żeby się wrócić całym i zdrowym. I nie schodzimy ze szlaku. I nie schodzimy ze szlaku. No. No. Mieliśmy jeszcze iść w jedno miejsce, ale zawróciliśmy. Jak zobaczycie, ojejku, do góry, nie tak, ojejku, muszę to poprawić. Jak zobaczycie, takie czarne chmury u góry, a nam generalnie zagrzmiało, także w takiej sytuacji powinniśmy, o, słychać, bo grzmi, w takiej sytuacji powinniśmy jak najszybciej zejść w dolne partie. A najlepiej jakby się udało jeszcze do tego samochodu przed deszczem dostać. My na szczęście mamy tam pół kilometra, ale... Słyszałam już! Ale takie rzeczy trzeba mieć na uwadze. I obserwować przede wszystkim niebo, żeby się nie wpakować w jakieś większe problemy. No i co? I pilnować się szlaku przede wszystkim. Nie chodzić na skróty, bo nie wszyscy znają dobrze tutaj lasy. My w ogóle nie znamy tu lasów, jesteśmy tu pierwszy raz w sumie. Znaczy normalne też. No ale co? Wytyczonym szlakiem, pomalutku i na dół, kiedy widzimy po prostu, że idzie burza. W takich górnych partiach może nie być zbyt niebezpiecznie, kiedy faktycznie zerwie się ulewa albo jakaś burza. Więc wolelibyśmy zejść w troszeczkę bezpieczniejsze miejsce. Dobra, wyłączam kamerę, bo tu mam takie stopnie kamienne, a z jedną ręką to się tak słabo schodzi. Zobaczcie sami. Kontrastu zrobię troszkę. Już jest praktycznie czarno. My jeszcze może z 10... My jeszcze z 10 minut mamy do auta. Może mam nadzieję, że nie zacznie padać. No i co? Nam się udało jeszcze przed tym deszczem do tego auta się wrócić, także fajnie. Przynajmniej nie zmokliśmy. No i co, tak troszeczkę jeszcze reasumując. No. Chodź tu, Oliwka. Skoro chcesz tutaj reasumować, z nami rozmawiać. No. Na no, zamku. Była buzia. Nie było, jeszcze dopiero będzie buzia. No. I też było zwierzątki. Tak. O, ze zwierzątek. Tak. Poznaliśmy, bo zobaczyliśmy, pokazaliśmy dziewczynom chrząszcza, takiego dużego na 2-3 cm. Był wąż, za skroniec, tak. Tak, za skroniec był. Dalej,
ptasz... Żabka. Żabka była i jakiegoś widzieliśmy też ptaszka, tak. Co zbierał, szukał sobie jedzonka w liściach takiego, tak. Robaczków jakiś. Dwa. Dwa ptaszki, tak, no. Dwa ptaszki. No i co? No. Na zamek fajnie, jeszcze raz tam 12 euro bodajże, 12 euro nas kosztowało wejście. No. Na pewno mieliście tam na początku filmu, bo też tam chyba o tym powiedziałem. Tak, 12 euro. Też po wieziętach jest lis, biedroneczka. Biedroneczka jest owadem. Tak, owadem. A zwierzątkiem jest lis. No. Nie chcieliśmy spotkać lisa, chociaż dwa razy na drodze spotkaliśmy lisa. Tak. Spotkaliśmy też po drodze konie, krówki. Tak. Owieczki, kózki, no. Także w miarę fajnie. Tak. No i co? Krowa. I krowa. No i co? Tutaj na szlak żeśmy się wybrali w okolice nowego... No czekaj, jaka jest ta miejscowość? Muszę popatrzeć sam, bo już nie pamiętam. Sols. Tak? Bo była guzia. Nie, Slup w Cechach. Slup w Cechach. Miejscowość Slup w Cechach. No i co? Byliśmy tutaj na tym zamku, później poszliśmy na drugą, po przeciwnej stronie drogi, tam ze 100 metrów dalej jest taki parking, o tak jak tutaj widzicie. No i co? Poszliśmy sobie zielonym szlakiem na kilka punktów widokowych, tak zwanym na ten... Byliśmy na hotelaż, że tam było wiezięty troszkę, bo nie ma wielko wiezięty. Tak. Byliśmy tutaj na kilku tych miejscach widokowych, tak zwane na tym amfiteatrze tam. Byliśmy na tej wieży widokowej, później poszliśmy dalej, chcieliśmy dojść do takich jaskiń, które tutaj są obok, ale kurczę, nie mogłem znaleźć odpowiedniego szlaku, w którym myśmy się tam dostać, a było jedno takie miejsce, które prowadziło jakby tam bezpośrednio, ale że przez to, że było trochę stromo, uznałem, że to nie jest dobry szlak dla nas, idąc z takimi maluchami. Też bierzcie pod uwagę to, gdzie zabieracie swoje dzieci, a nie pchajcie się na siłę, powiedzmy, bezmyślnie. No bo, słuchajcie, no, skoro jest się rodzicem, trzeba też mieć odpowiedzialność za innych, a nie pchać się, bo ktoś ma jakieś, że tak powiem, ambicje swoje i idą górą. Także bierzcie siły na zamiary, dzieciakom przede wszystkim, dzieciakom sprawdzajcie, czy dzieci dadzą rady. My nie byliśmy przygotowani, powiedzmy, na takie bardzo strome podejścia, gdzie normalnie to wziąłbym uprząż i pozapinał dzieciaki do siebie, ale tam było naprawdę bardzo stromo, więc zrezygnowałem z tego pójścia w tamtą stronę. No i co? My chcemy jeszcze znaleźć jakiś potoczek, żeby po prostu zanurzyć nóżki, może się sami w samych gaciach, że tak powiem, pokąpiemy. No i co? Zasubskrybujcie kanał, polajkujcie, skomentujcie jakimś miłym słowem. Mam nadzieję, że taki odcinek się Wam spodobał. Wiem, że moje wypowiedzi są może czasami nieskładne, że czasami się motam w tym, co gadam, ale to nasz YouTube też jest po to, żeby się nauczyć wypowiadać i w jakiś sposób wszystko komentować. No to co? Do zobaczenia w następnym odcinku. No i cześć!